drodzy wierni katolicy, msza święta dzisiejsza jest poświęcona świętemu Mateuszowi, apostołowi i ewangeliście. Ten święty ewangelista był szczególnie posłany do Żydów. Napisał Ewangelię, która była pierwotnie napisana w języku aramejskim, a więc w języku semickim, ściśle spokrewnionym z hebrajskim, w którym współcześni, ówcześni Żydzi mówili. Ten pierwotny tekst zaginął, znamy tylko tłumaczenie greckie. Niemniej jednak to, że napisał on w języku Żydów swoją Ewangelię, było spowodowane tym, że jego Ewangelia szczególnie miała być przeznaczona dla Żydów, żeby to oni szczególnie się nawrócili. Stąd jego Ewangelia zaczyna się od opisu ludzkiego pochodzenia Chrystusa, od jego przodków po Matce Bożej. Stąd też lekcja z dzisiejszego święta jest wzięta z Ezechiela, z proroka Ezechiela. Jest to dziwny tekst, który mówi o czterech zwierzętach, które będą świadczyły o Bogu. Jednym z tych zwierząt jest zwierzę o obliczu człowieczym. Dlatego właśnie przypisuje się to świętemu Mateuszowi, albowiem on jest tym, który zaczynał swoją Ewangelię od opisu ludzkiego pochodzenia Chrystusa, stąd też twarz człowieka jest symbolem jego Ewangelii. Jednocześnie, ponieważ święty Mateusz był posłany szczególnie do Żydów, szczególnie porusza on kwestie wybraństwa, kwestie sprawiedliwości i te szczególne aspekty, które różniły naukę Chrystusa od nauki Starego Testamentu, a zwłaszcza od tego wybaczenia, jakim była interpretacja faryzeuszy. W dzisiejszej Ewangelii święty Mateusz opisuje swoje własne nawrócenie. Oto gdy przychodzi Chrystus do celnika i nawraca go, powołuje go do siebie. I oto Pan Jezus nie tylko powołuje świętego Mateusza, ale idzie do niego do domu i tam przebywa z celnikami i grzesznikami. Jak to jest możliwe, że Pan Jezus przebywa z grzesznikami? Czy nie firmował on w ten sposób grzech? Otóż trzeba zrozumieć, że bycie grzesznikiem oznaczało w konkretnej sytuacji stan grzechu, czyli wykonywanie zawodu, który był dla ówczesnych Żydów nieczysty. Takim zawodem był zawód celnika, którzy pobierali cła na rogatkach miasta. Wiadomo, że wiązały się z tym liczne nadużycia, wymuszenia pieniędzy, czyli po prostu zwykłe złodziejstwo, które wtedy, tak jak dzisiaj powszechnie się szerzyło, celnicy wykorzystywali swoją pozycję i bogacili się w sposób niesprawiedliwy na biedzie, na krzywdzie kupców i zwykłych ludzi, którzy chcieli wejść do miasta. Dlatego był to zawód nieczysty, pogardzony przez faryzeuszy, którzy faktycznie bardzo dużą uwagę przywiązywali do tego, żeby być przynajmniej na zewnątrz czystym i sprawiedliwym. Tymczasem Pan Jezus chce przebywać z tymi grzesznikami, ażeby pokazać, że to, co jest prawdziwie grzeszne, to nie jest pewien zewnętrzny stan wykonywania jakiegoś zawodu, ale przede wszystkim stan duszy. I po drugie, chce Pan Jezus pokazać nam tutaj, że On jest tym, który przychodzi wzywać grzeszników, a nie sprawiedliwych. To znaczy, Pan Jezus zaznacza wyraźnie, że Jego Królestwo będzie po to, ażeby Jego Kościół będzie po to, ażeby przywoływać grzeszników, ażeby dawać im przebaczenie, miłosierdzie, a nie ofiarę. Znowu trzeba to dobrze zrozumieć. W Starym Testamencie ofiary były ściśle przepisane, były to ofiary rytualne, składano je za konkretnych okazji, za konkretne grzechy, ale nie świadczyły one szczególnie o wewnętrznej sprawiedliwości. Takie ofiary były często zewnętrzne i tak jak cała sprawiedliwość faryzyjska była zewnętrzna. Tymczasem Pan Jezus przyszedł odkupić świat i dać sprawiedliwość, która była prawdziwą sprawiedliwością, która miała oczyszczać duszę, nie być
tylko obmytym jak na zewnątrz przez wykonywanie przepisów Starego Testamentu. I dlatego Pan Jezus mówi o tym miłosierdziu. Oczywiście prawdziwe miłosierdzie nie wyklucza ofiary, nie wyklucza, a wręcz przeciwnie, oznacza też ofiarę, ale właśnie Pan Jezus dystansuje się od tej ofiary starotestamentalnej, która była często bardzo materialnie rozumiana przez ówczesnych Żydów. Te wszystkie rzeczy, o których mówi Pan Jezus, a które opisuje Święty Mateusz, były dla Żydów, szczególnie dla faryzeuszy, pewną nowością. Im się wydawało, że wystarczy składać przepisane ofiary, że wystarczy nie tykać się nieczystych rzeczy, nie jeść nieczystych pokarmów, nie przebywać w nieczystych miejscach, żeby być sprawiedliwym. Ten pogląd utrzymuje się zresztą aż do tej pory wśród Żydów, którym się wydaje, że jeśli będą spełniać jakieś tam zewnętrzne formuły i rytuały, to wystarczy im to za sprawiedliwość i za miłosierdzie. To wydaje się może śmieszne, ale aż do tej pory Żydzi wierzą, że jeśli będą przyozdabiać się tymi swoimi różnymi elementami stroju, jeżeli będą do czoła przytwierdzać formuły modlitewy, to wystarczy, ażeby usprawiedliwić się przed Panem Bogiem. Jednocześnie ci sami Żydzi są zupełnie niemiłosierni, niesprawiedliwi wobec ludzi, którzy są nie ich narodowości, nie ich wyznania, nie ich religii. Widzimy zatem, że Święty Mateusz miał wielkie zadanie, jakim było oświecenie Żydów i na prowadzenie ich na to, jak powinna wyglądać prawdziwa religia, prawdziwy stosunek do Pana Boga. Wiemy, że nie udało się to zbytnio, ale te nauki, które Święty Mateusz przekazał w swojej Ewangelii, są i dla nas szczególnie ważne, bo i my musimy ciągle się upokarzać i uważać się za grzeszników, którzy wymagają miłosierdzia. I do takich grzeszników, którzy są skruszeni, którzy żałują za grzechy, Pan Jezus przychodzi i nie ma obrzydzenia w stosunku do nas. On chce nas uleczyć, a nie potępić. Stąd nie boi się razem z nami przebywać, tak jak przebywał ze Świętym Mateuszem, innymi celnikami i grzesznikami. Czymś innym jest natomiast sytuacja, w której grzesznicy nie żałują za grzech, gdy chlubią się i chwalą swoim grzesznym stanem, trwaniem w jakimś publicznym grzechem. Gdyby do takich ludzi Pan Jezus przyszedł i powiedział im, że nie szkodzi to, co robią, byłaby to sprzeczność. Pan Jezus nigdy czegoś takiego nie uczynił, nie poszedł do grzeszników, by mówić im, że grzech, w którym oni trwają, jest dobry. Widzimy zasadniczą różnicę między Panem Jezusem, a chociażby tym, co wyprawia Bergoglio, który uzurpuje sobie tytuł papieża, który spotyka się z homoseksualistami, który mówi, że kim ja jestem, ażeby ich ocenić. Tymczasem Pan Jezus bardzo silnie ocenia grzech i grzeszników. Mówi, że będą oni potępieni, jeśli będą czynić wszystkie te rzeczy, które stanowią materię grzechu ciężkiego. Z takimi ludźmi Pan Jezus się nie spotykał. Nie spotykał się z ludźmi, którzy chełpili się swoim grzesznym stanem, grzechami nawet przeciwko naturze. Pan Jezus skupiał się na nawracaniu, na spotykaniu z grzesznikami, którzy byli skruszonego serca. Spotykał się na dyskusjach z grzesznikami, ażeby doprowadzić ich do nawrócenia, a nie spotykał się z nimi po to, ażeby uprawomocnić stan grzechu, w którym się znajdują, te wszystkie obrzydliwe rzeczy, którym się oni oddają, tak jak to czyni Bergoglio, który firmuje pederastię i wszystkie inne straszliwe zboczenia, które teraz stały się modne i które są akceptowane przez cały świat jako równorzędne w stosunku do prawdziwego małżeństwa formuła bycia. Widzimy zatem, że nie można mylić tego, co mówi Pan Jezus, jego pełne miłosierdzia, postawy względem grzeszników, wobec folgowania grzechowi, wobec z akceptowaniem grzechu, z akceptowaniem grzesznych zachowań. Współczesny świat chełpi się swoją grzesznością, chełpi się swoją deprawacją i swoim oddaniem się kultowi ciała i najgorszych, nawet zdeprawowanych rzeczy, które nawet przeciwiają się upadłej naszej
naturze. Z tym wszystkim Pan Jezus nie ma nic wspólnego, nie możemy pozwolić na te bluźnierstwa, które zrównują Pana Jezusa z takimi, z takim postępowaniem, jak chociażby nieszczęsnego Jorge Bergoglio. Zatem jest potrzebne miłosierdzie w stosunku do grzesznika, nie wywyższanie się i nawracanie grzeszników, ale jednocześnie musimy oddalić się od miejsc, które są grzeszne, które są podejrzewane o grzech. Nie możemy obnosić się znajomością z publicznymi grzesznikami, a na ile to jest we współczesnym świecie możliwe, powinniśmy unikać spotkań z takimi ludźmi, żeby nie posądzono nas o akceptację cudzołóstwa, bo teraz jest powszechne akceptowanie tak zwanych małżeństw po rozwodzie, żeby nie posądzono nas o to, że sprzedajemy naszą wiarę i mieszamy ją z błędami tego świata, z błędami Boga. Na ile tylko jest możliwe, powinniśmy oddzielić się od tych grzeszników, ponieważ z reguły nie chcą się oni nawrócić. Z reguły kpią sobie oni z wiary, dworują i często wyśmiewają tych ludzi, którzy jeszcze zachowali jakieś elementy prawdziwie chrześcijańskiego wychowania, chrześcijańskiego światopoglądu. Musimy się od tych ludzi oddzielić i tylko wyłącznie, jeżeli jest szansa, żeby ich nawrócić, jeżeli ci ludzie zadają sensowne pytanie, widać, że poszukują prawdziwie Pana Boga, to wtedy dopiero powinniśmy skupić się na ich nawracaniu, na miłosiernym, ale wyraźnym głoszeniu Ewangelii Chrystusowej, na takim głoszeniu, które jest zarazem pełne taktu i delikatności, a jednocześnie tej apostolskiej siły i prostoty, którą miał chociażby święty Mateusz, który mówiąc kolokwialnie nie owijał w bawełnę, który nie tłumaczył, że Ewangelia Chrystusowa nie jest taka, jaka jest, który nie zmiękczał jej dla potrzeb tego świata. Święty Mateusz poniósł śmierć w Etiopii, w jednym z pierwszych chrześcijańskich krajów, gdzie posiew jego nauki był bardzo, bardzo obfity, gdzie wielu nawróciło się łącznie z ówczesnymi etiopijskimi elitami, łącznie z królem. A jednocześnie święty Mateusz nie chciał tolerować różnych pogańskich, niemoralnych zachowań. Z tego powodu stracono go, poniósł on męczeństwo dla Ewangelii Chrystusowej. I to jest dla nas przykład, że powinniśmy nie bać się wszelkiego wysiłku, żeby nawrócić jak największej liczby grzeszników, bo od tego zależy ich wieczne zbawienie, od tego, czy się nawrócą, odwrócą od błędów tego świata, od błędów heretyków, od hołdowania grzesznym uczynkom ciała. Czy też będą trwali w grzechu, zostaną potępieni. Musimy nawracać tak jak on, a jednocześnie musimy być gotowi do w jakimś sensie męczeństwa. Bo męczeństwem jest bycie dzisiaj katolikiem, nietolerancja ze strony tych wszystkich, którzy tolerują absolutnie wszystko. Każde zboczenie, każdy najgłupszy nawet błąd w wierze jest akceptowany. Dzisiaj święta nauka katolicka, nawet w Polsce, tym mamy dziś katolickim kraju, jest wyśmiewana i w szyderczy sposób wykipiwana. Musimy być apostołami Pana Jezusa, ale przede wszystkim apostołami dla samych siebie. To znaczy musimy nawrócić najpierw samych siebie, dbać o integralność obyczajów, o niedawanie, niepalenie ogarka diabłu. Musimy być wierni świętej wierze katolickiej i dopiero potem możemy nawracać tych nielicznych, których być może Pan Bóg chce, byśmy pomogli Mu nawrócić. Mamy w tym tygodniu święto Matki Bożej od wykupu niewolników. To święto było ustanowione ze względu na to, że kiedyś chrześcijanie byli masowo porywani przez muzułmanów i ludzi jako niewolnicy, ale też to święto ma takie szczególne, metaforyczne bardziej znaczenie, mianowicie Matka Boża jest patronką wykupu niewolników, którym jesteśmy wszyscy my jako grzesznicy. Jesteśmy jako niewolnicy grzechu poddani w jakimś zakresie diabłu i jego królestwu. Musimy zatem prosić Matkę Bożą, ażeby stało się w naszym życiu odkupienie Chrystusowa, żebyśmy byli prawdziwie wolnymi ludźmi,
w łasce Chrystusowej, w Duchu Świętym, w Świętym Kościele, byśmy pozyskali wolność dzieci Bożych, która jest przede wszystkim wolnością w wierze, wolnością od grzechu. Postarajmy się przez wstawiennictwo świętego Mateusza, Matki Bożej, Królowej Apostołów i Królowej Męczenników o ducha pokuty, o ducha jak największego zadania Panu Jezusowi, byśmy służyli Jemu dla naszego własnego dobra i dla zbawienia jak największej liczby dusz. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.